Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, jeden ze sztabowców Rafała Trzaskowskiego, jest z nami. Dzień dobry, panie pośle. Przepraszam za te problemy techniczne. Czasami tak bywa, niestety. Dzisiaj jakiś chochlik się na nas uwziął. I pierwsze pytanie. Kto jest jeszcze w sztabie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? Oprócz pana i Cezarego Tomczyka, który jest szefem sztabu. Oj, proszę pani, wiele osób. Agnieszka Pomaska, Barbara Nowacka, Paweł Kowal, Marcin Kierwiński. Właściwie może od niego powinienem zacząć, bo on spina nas wszystkich organizacyjnie. Sam Borys Budka jest bardzo aktywny w tej kampanii. Jest wiele osób, które nie są politykami również. A czy w sztabie Rafała Trzaskowskiego są też ludzie z Radusza Warszawskiego? Wie pani co? Nie wiem, czy można te osoby. Są na pewno osoby, które współpracowały z Rafałem przy poprzednich kampaniach, ale nie wiem, czy oni są pracownikami Radusza. Chyba nie. A są też ludzie Donalda Tuska, jak donoszą niektóre portale? Pani, to musiałaby najpierw pani mi definicję człowieka Donalda Tuska przedstawić, ja jej nie znam. To ja podam nazwiska. Sławomir Nowak, Igor Ostachowicz, główny PR-owiec Donalda Tuska, kiedy ten był premierem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że panowie są w sztabie. Są czasami konsultowani, podpowiadają jakieś rozwiązania, ale myślę, że nie można by nazwać jakimś trzonem sztabowym. Natomiast wie pani, no my jesteśmy wielką formacją polityczną, która stara się nie gubić atutów, które posiada i korzystać z nich w każdej sytuacji. Powiedział pan, że Borys Budka również funkcjonuje w sztabie, a ja czytam, że Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej, ma się narzucać Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii. Czy tak jest w istocie? Kompletna, absurdalna teza. Ja czytałem jakąś jedną publikację gazety, która już przestała chyba się nawet ukazywać, przynajmniej w wersji papierowej. Nie, to są, zawsze w polityce jest tak, że jak idzie bardzo dobrze, a wydaje nam się, że idzie bardzo dobrze, że jesteśmy na jakiejś wznoszącej fali, to pojawiają się głosy, które próbują jakby wybić nas z rytmu. Ja mogę panią zapewnić, a współpracuję bardzo blisko zarówno z Rafałem Trzaskowskim, jak i z Borysem Budką, że współpraca między panami jest wzorcowa. Czyli to nie było tak, że sztabowcy, wy jako sztabowcy, poprosiliście przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, żeby ograniczył swoje zaangażowanie i pokazywanie się w kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? Proszę pani, myślę, że to zaangażowanie jest dokładnie takie, jak być powinno. My byliśmy z Rafałem Trzaskowskim, z Borysem Budką, w ostatni weekend w takim dolnośląskim pasie. Odwiedzaliśmy Śląsk, Dolny Śląski, Śląsko-Polski. I Borys Budka towarzyszył Rafałowi Trzaskowskiemu w wielu z tych spotkań. Był z nami w Opolu, był z nami w spotkaniach na Śląsku. Na ile też jego obowiązki mu pozwalają, bo proszę pamiętać, że Borys Budka i szefuje partii i z tym ma związane obowiązki. I również szefuje klubowi parlamentarnemu, który też, to też się wiąże z dodatkowymi obowiązkami. Proszę nie szukać tutaj drugiego dna, bo po prostu nie ma. Nie byłoby kandydatury Rafała Trzaskowskiego, gdyby nie Borys Budka. To Borys Budka w takim razie jest autorem tego pomysłu? No tak, jednym z głównych, jeśli nie głównym. To on rekomendował Rafała Trzaskowskiego jako kandydata naszego na prezydenta. Ale czy to była ta pierwsza osoba, ten pierwszy architekt, który rzucił to nazwisko Rafała Trzaskowskiego? No dobrze, postawmy na Rafała, bo Małgosi nie idzie. Myślę, że tak. Myślę, że mogę. Nie. To znaczy, z tym drugą częścią zdania to już się nie mogę zgodzić, ale jeśli pani pyta o kwestii formalnych, to tak. To Borys Budka zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu, a Rafał Trzaskowski się zgodził. A czy z wewnętrznych badań sztabu wynika, że jeśli Trzaskowski nie oderwie się od Platformy Obywatelskiej, to przegra wybory prezydenckie? Nie, ale Rafał Trzaskowski w sposób naturalny swoją działalnością wychodzi poza Platformę. Ten czas spędzony przez niego w warszawskim ratuszu to czas, kiedy on naprawdę zbudował sobie duży autorytet wśród samorządowców. I on dzisiaj, jest wielu prezydentów, burmistrzów, ale i wójtów, takich, którzy są związani z jakąś formacją polityczną, ale w wyborach, kiedy kandydują na stanowisko właśnie prezydenta, czy burmistrza, czy wójta, osiągają poparcie nawet do 80% dochodzące. Ja znam takich ludzi, którzy są członkami partii politycznych, zresztą różnych partii politycznych. I wydaje nam się, że Rafał Trzaskowski tym, co proponuje Polakom, tym koncyliacyjnym podejściem, zupełnie innym niż Andrzej Duda, który jest nierozerwalnie związany. No nie, no tak do końca koncyliacyjne nawet, to nie jest, bo skoro nawet, mówi Rafał Trzaskowski, mówi, że będzie wypalać żelazem to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to jest koncyliacyjny komunikat? Andrzej,
Andrzej Duda jest nie tylko nierozerwalnie, nawet nie tyle nierozerwalnie związany z PiS-em, co nierozerwalnie związany z Jarosławem Kaczyńskim, jest takim jego dzieckiem, który nigdy się nie uwolnił. Rafał Trzaskowski nie. Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który potrafi wyjść poza środowisko polityczne, z którego się wywodzi, i zaproponować prezydenturę, pod którą... Wie pani, no widziała pani taki gest w polskiej polityce, w którym pisze się do konkurentów politycznych listy i mówi, co nas łączy. To są gesty, które łączą, i to nie jest tylko kampania wyborcza, to jest poważny, inny sposób uprawiania polityki, inny sposób widzenia funkcji prezydenta, który nie może być partyjny, nie może być prezydent. Zresztą w polskiej tradycji nigdy nie był. To Andrzej Duda uczynił z polskiego prezydenta urząd partyjny. I z tym trzeba skończyć. Ten zły proceder trzeba przerwać, i to proponuje Rafał Trzaskowski. To jeszcze ostatnie pytanie. Kiedy Rafał Trzaskowski w końcu stanie w obronie zaszczuwanej przez władzę mniejszości LGBT? To jest pytanie od słuchaczki. Miśka pyta. Tylko krótka odpowiedź. Wie pani, ale to jest nieuczciwe pytanie, dlatego że Rafał Trzaskowski jakby korem swojej kampanii, tym takim trzonem swojej kampanii uczynił obronę najsłabszych. Obronę najsłabszych we wszystkich ale ich obszarach. Ale kiedy stanie w obronie środowisk LGBT? Panie redaktor, to jest pytanie nieuczciwe, odpowiadam. O ile Duda takim trzonem swojej kampanii uczynił atak na wszystkich, na Żydów, na mniejszości różne, nawet na cyklistów pod Trójką, o tyle Rafał Trzaskowski przede wszystkim w obronę bierze wszystkich słabszych. I każdy uczciwy obserwator to jest w stanie dostrzec. I tutaj muszę niestety postawić kropkę, dzisiaj nie będzie części internetowej, na z przyczyn technicznych bardzo żałuję, strasznie, bo miałam do pana bardzo żałuję. Dużo pytań, bardzo. Przygotowywałam się, więc... Nie stoi na przeszkodzie, żeby zaprosiła mnie pani ponownie, jestem do pani dyspozycji zawsze i wszędzie. Trzymam pana za słowo. Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej był z nami. Dziękuję, dobrego dnia życzę. Uprzejmie dziękuję.